Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj porada, jak troszeczkę możemy poprawić proces wdrażania naszego użytkownika w aplikację. Załóżmy, że na początku naszej aplikacji mamy taki proces, że pytamy go o pewne rzeczy. Zadajemy na przykład dwa pytania, więc przygotujmy sobie dwa pytania. Wstawmy najpierw w naszej stronie layout na kolumn. Wysokość będzie 2000 naszej strony i mamy tutaj taki kwestionariusz, więc dodamy sobie jakiś tekst. Ask. Dodamy sobie tutaj wycentrowanie, żebyśmy to mieli na środku i będziemy mieli dwa pytania do naszego użytkownika. Więc grupa pierwsza też to wycentruje. Zmienimy tego trochę wygląd. Mamy pytanie pierwsze. Question 1 i mamy jakąś kontrolkę do przyjęcia od naszego użytkownika informacji, więc sobie dodajemy, a następnie mamy przycisk Next, aby nasz użytkownik mógł przejść dalej. Next. Ok. Jak przejdzie dalej, to wyświetlimy mu kolejne pytanie, kolejną grupę, więc tutaj ustawię jeszcze, żeby ta nasza grupa nie wyświetlała się, kiedy ładujemy stronę i ukrywała się, kiedy nic tutaj nie ma, żeby się po prostu zapadała i będziemy wyświetlali tę odpowiednią grupę na podstawie tego, jaki mamy element w bazie danych przypięty do naszego użytkownika. Bo nasze usprawnienie tego kwestionariusza polega na tym, że będziemy zapisywali do bazy danych kolejne kroki, w których nasz użytkownik jest. Więc duplikuję sobie ten element, żeby mieć pytanie drugie. Zmieniamy sobie tutaj pytanie 2. Duplikuje się bardzo łatwo w Bubble, po prostu zaznaczając dany element, Ctrl-D naciskamy i pojawia się drugi. Czasami jak jest ukryty, jak na przykład ten mieliśmy właśnie już ukryty na stronie, to on nie jest widoczny, więc tutaj trzeba zaznaczyć to oko. Więc mamy dwa pytania do naszego użytkownika i będziemy zapisywali, na którym pytaniu on teraz jest, aby mu później odpowiednio wyświetlać. Więc dodamy sobie w naszej bazie danych option set, abyśmy łatwiej nam było się manewrować pomiędzy tymi pytaniami, że zamiast pisać jakiegoś tekstu, liczb, po prostu będziemy mieli kroki w option secie zapisane, więc option set ask steps sobie dodamy. Step 1, to wtedy będziemy wyświetlali pytanie pierwsze. Step 2, to wtedy będziemy wyświetlali pytanie drugie. I naszemu użytkownikowi dodajemy nową kolumnę Onboarding Steps, abyśmy tutaj zapisywali, na którym kroku on teraz jest. To będzie właśnie typu Ask Steps i normalnie jak ktoś się zarejestruje w naszej aplikacji, to ustawimy mu, że jest na kroku pierwszym, bo chcemy mu na początku zadać te pytania, więc ustawiam Step 1. I następnie mamy to wszystko, ustawimy tutaj, że te grupy będziemy wyświetlali tylko wtedy, kiedy nasz obecny użytkownik jest na danym kroku. Więc w grupie pierwszej ustawiam warunek when current user onboarding steps is step 1, to wtedy this element is visible na tak. I tak samo zrobimy dla grupy drugiej. When current user onboarding steps is step 2, wtedy pokaż mi tę grupę. OK, więc mamy zrobione wyświetlanie. Jak zrobimy preview naszej aplikacji, gdzie nie jestem zalogowany, nic mi się nie wyświetla. Więc zrobimy sobie jeszcze szybko formularz na dole rejestracji naszego użytkownika. Tutaj dodamy sobie jeszcze jedną grupę. Weźmiemy od naszego użytkownika maila, więc input mail. Nazwijmy go e-mail i tak samo zrobimy z hasłem, z typ password, tutaj password. Zarejestrujemy sobie szybko jeszcze jakiegoś użytkownika, register, ok, start edit workflow i weźmiemy sobie sign the user up, piszemy tutaj input email value, input password value, ok, i mamy tym sposobem zarejestrowanego użytkownika. Dodam jeszcze jeden przycisk logout, byśmy mogli później się wylogować. Logout, start edit workflow. Wybierzemy sobie lekcję log the user out. OK. I zróbmy preview naszej aplikacji i przetestujmy, czy wszystko nam dobrze działa. No nie do końca jeszcze będzie działało, bo nie mamy przypiętych akcji do tych przycisków. Więc jak ktoś przykliknie sobie w tym przycisku pierwszym next, to wtedy przekierujemy go, zmienimy mu pole w
tym onboarding, więc robimy make changes to current user, abyśmy przeszli do kolejnego kroku. Więc onboarding steps, zrobimy sobie step 2, ustawimy OK i dodam sobie jeszcze jedną wartość do option seta naszego, że jest to finished, że ktoś już skończył ten onboarding, więc już przeszedł krok drugi, więc to samo zrobimy w kroku drugim, jak ktoś odpowie na pytanie drugie, wtedy zrobimy sobie make changes to current user i ustawimy wartość tego onboarding na finished, abyśmy wiedzieli, że ktoś już skończył nasz proces onboardingu. Teraz przetestujmy naszą aplikację i zobaczmy, jak to działa. Więc nie jesteśmy zarejestrowani, rejestrujemy się, bla bla bla, .com, jakieś hasło, zaproponuj silne, rejestrujemy się i zobaczcie, wyświetla nam się kwestionariusz jakiś, tutaj informacje, że musimy odpowiedzieć, więc jesteśmy na kroku pierwszym. Przyjdziemy do bazy danych, zobaczymy, że nasz użytkownik ma krok pierwszy. OK, ktoś tutaj nam odpowiedział coś, zapisaliśmy sobie tę odpowiedź, przechodzimy do kroku drugiego i na przykład w tym momencie teraz naszemu użytkownikowi coś się zepsuło, więc on nie udało mu się, musiał gdzieś pójść, zamknął sobie przeglądarkę i go niestety nie ma, więc żeby znowu nie odpowiadać na drugie pytanie, to zobaczcie, znowu wchodzi do naszej aplikacji i już wyświetlamy mu drugie pytanie, dlatego że tutaj właśnie w naszej bazie danych już zapisaliśmy sobie, że on krok pierwszy już przeszedł, już mamy odpowiedź od niego z pytania pierwszego, teraz chcemy tylko odpowiedź z pytania drugiego. Więc znowu, on sobie tutaj coś wpisuje, klika next, już zakończył nasz kwestionariusz, zamknął przeglądarkę, my znowu zapisaliśmy już wszystkie jego odpowiedzi, i on znowu przychodzi do naszej aplikacji i już nie wyświetla mu się informacja o tym, że musi odpowiedzieć na jakieś pytania. Więc rozwiązaniem na to, aby zapamiętywać, na którym kroku kwestionariusza jest nasz użytkownik i to też wtedy, kiedy zamknie przeglądarkę, wyloguje się, coś zrobi, coś mu się zepsuje, jest po prostu zapisywać w bazie danych, na którym kroku dokładnie jest nasz użytkownik i wtedy możemy odtwarzać to wszystko. Ale właśnie to, co jest też tu ważne, to oprócz tego, żeby zapisywać, na którym kroku jest nasz użytkownik, to musimy też zapisywać odpowiedzi z konkretnych pytań. Więc jak tutaj zmienimy sobie step 1, okay, wrócimy do naszego użytkownika, to tutaj, jak ktoś coś już tutaj wpisze i kliknie next, to nie powinniśmy tylko zapisać sobie, jaki krok następny jest i na którym kroku on teraz powinien być, ale też pytanie z tego, odpowiedź z tego pytania pierwszego, żeby to nam nie przypadło, bo on już nigdy nie odpowie znowu nam z powrotem na to pytanie, bo my nawet go nie wyświetlimy. To wszystko na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć!